witam w pierwszym programie z cyklu Turniej Europejski Śląskie do przodu. Takiej rywalizacji, proszę Państwa, na unijne projekty jeszcze w telewizji nie było. Dziś walczą Jaworze i Czernichów. Za chwilę zobaczymy, co potrafią, a o zwycięstwie zdecydują zdobyte punkty i SMS-y. Turniej to trzy konkurencje i trzy szanse na głosy. Zaczynamy od pierwszego etapu gry plenerowej. W grze bierze udział czteroosobowa drużyna reprezentująca gminę. Na początek położone w Beskidach, niespełna 10 km od Bielska-Białej, niewielkie, ale jakże waleczne Jaworze. Państwa zadaniem jest dopasowanie nazwy obiektu do zdjęcia zamieszczonego na tablicy. Mają Państwo na to 10 minut. Jeśli Śląskie do przodu, Jaworze na pewno na czele. Ta urokliwa wiejska gmina walczy o zwycięstwo w naszym europejskim turnieju. Jakie ma szanse? Za chwilę Państwo sami ocenią. Uczestnicy gry plenerowej już przygotowani do startu. Zasady tej gry poznali dosłownie przed paroma minutami. Emocje buzują? Buzują? Buzują, oczywiście. Była jakaś próba opracowania strategii zespołu? Każdy liczy na swoją wiedzę. No, ale na zespół musi również. To myślę, że damy radę. Zespół macie mocny. Oczywiście, zdecydowanie. Najlepszy. Nie tylko mocny, ale i piękny, jak widać, poza moją osobą. Ale tak, to myślę, damy radę. Niestety, Pogoria Dąbrowa Górnicza to nie jest. Prawidłowa odpowiedź to Śląski Ogród Botaniczny. O, takiego zalewu się nie spodziewaliśmy. Czyli nas woda zbędzie. 9 punktów. Zapraszam do gwiazdki. Na każdym ze stanowisk zawodnicy mogą zdobyć maksymalnie 10 punktów. No to teraz Czernichów. Także beskidzka gmina położona niespełna 10 km od Żywca. Czernichów, mała beskidzka gmina z wielkimi, pięknymi górami i wielkimi aspiracjami. Ich aspiracjami, żeby wygrać konkurs Śląskie do przodu. Oto tak, oni. Góra jest krwi i kości. Czy to prawda, że górale nigdy się nie poddają? Wojtek i Tomek, Bogdan, Martyna, to jest najlepsza Czernichowa drużyna. Hej, hej, hej! Trzymamy kciuki, ciupagi w dłoń, a my zaraz przekonamy się, jaka jest ich wiedza, jaki jest ich szczyt możliwości, co wiedzą na temat unijnych inwestycji. Gdynia, na pewno Częstowa, Pogoria, Kaniów. No to jedynie pasuje. To jedynie pasuje. Tutaj mamy Western Point, Grzory na pewno, Górka Ssaków, Górki Wielkie. Jak na razie wszystko gra. Maestro, tuż. Aż tak trudno w pierwszej konkurencji nie było. Trudno nie było także pozyskać pieniędzy na przebudowę tego Centrum Kultury. Każde stanowisko to 10 punktów, na 5 stanowiskach można więc zdobyć w sumie nawet 50 punktów, ale czy którejś drużynie się to uda, zobaczymy na końcu programu. Punkty jednak to jedno, głosy to drugie. SMS-y mogą zdecydować o zwycięstwie w naszym programie. Szczegóły za kilka minut, teraz wracamy do gry. Stanowisko numer 2, najpierw Jaworze, a potem Czernichów. Na moim stanowisku odpowiadają Państwo na 10 pytań. Każda poprawna odpowiedź oznacza 1 punkt, a pozycja nagroda to automatycznie 1 punkt przyznany dla drużyny. Kto według legendy straszył w Transylwanii? A. Hrabia Dracula, B. Baba Jaga, czy C. Biała Dama? Dracula! Bardzo dobrze. Dzień dobry. No ja nie wiem. No! Jest! No, nagroda. No, myślę, że możemy uznać. Nie? Tak? Proszę bardzo, nagroda. Życzę powodzenia. Dziękuję. Proszę dalej. Brawo! Brawo! Słabo, mnie się nie.
Fortuna, kołem się toczy czas na quiz o Unii Europejskiej. Unia daje, ale i wymaga. Tego chociażby, żeby się dobrze promować, gmina Czernichów na ten cel pozyskała 300 tysięcy złotych i zaprasza do siebie turystów z Polski i zagranicy. Ja wiem, że warto to miejsce odwiedzić. A co nasi uczestnicy wiedzą na temat Unii Europejskiej? Przekonajmy się. Zapraszamy do gry. Estonia jest krajem górzystym, nizinnym czy położonym w depresji? Strzelamy. B. Bardzo dobrze. Jeden brawo. Punkt. Jeden punkt. Trzeba jeszcze dodać, że zwycięska gmina dzisiejszej rywalizacji trafi do wielkiego finału naszego programu. Robimy teraz małą przerwę w grze. Teraz kolejna konkurencja. Film pokazujący unijne projekty okiem kamery trzymanej w rękach przedstawiciela gminy. No to pierwsze Jaworze. Mexican cutie, how it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my last shaker of soul. Technika realizacji dowolna, sprzęt dowolny, tematyka ta sama. Jak unijne projekty realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wpływają na życie mieszkańców gminy? Jak się zaprezentuje Czernichów? Proszę zobaczyć. A to co? Nie, to niemożliwe. To cud. A jednak. Takie zmiany? Mhm. Już wiem. Oni wykorzystali środki unijne. O, ale nie myślałem, że do tego stopnia. Jak tu pięknie! Nowe obiekty sportowe, architektura. I infra... Infra, no ta... No, no coś dla turystów. Tutaj chce się żyć. Żyć, nie umierać. Który film warto nagrodzić? Na tej stronie można oddać swój głos, a autor najlepszej promocji unijnych projektów otrzyma oczywiście nagrodę. Tymczasem wracamy do gry, gry plenerowej. Trzecie stanowisko w Jaworzu. Proszę bardzo. Każdy z Państwa musi wykonać przynajmniej jeden rzut. Maksymalnie można zdobyć 50 milionów euro i wtedy to jest 10 punktów. Tutaj mamy zero niestety. A dobrze, jest trójka. Skromnie, a do celu. Kiedy pod koniec XIX wieku dr Zygmunt Czop przyjechał do Jaworza, wiedział jedno, że musi w tym miejscu powstać zakład przyrodoleczniczy. Jaworze jest fantastyczne pod względem klimatu, specyficznego mikroklimatu. Blisko gór, ale powietrze nie tak ostre. Teren pełen wód, solanek, wód jodoborowych. Właśnie wymarzone miejsce do utworzenia sanatorium. Tak też się stało, ale dr Czop nie przypuszczał, że słynne jaworzańskie sanatorium okryje się taką chwałą i zrobi to tak szybko. W okresie międzywojnia przyjeżdżali tutaj znakomici polscy pisarze. Rezydowała Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, był Julian Tuwim.
Właściwie to sanatorium do dziś cieszy się kapitalną sławą, teraz wspartą jeszcze funduszami unijnymi, ponieważ kuracjusze mogą korzystać nie tylko ze znakomitych zabiegów, ale zabiegi te są wykonywane przy pomocy nowoczesnego sprzętu i aparatury kupionej za pieniądze unijne pochodzące z regionalnego programu operacyjnego. Zacięta rywalizacja o punkty, to trzeba przyznać. Teraz drużyna z Czernichowa. Tutaj kiedyś było Ściernisko, dzisiaj mamy prawdziwe sportowe San Francisco. Nawiązując do braci Golców, dalej gramy o punkty razem z góralami. Ta nowoczesna hala sportowa powstała za ponad 4 miliony złotych. 3 dołożyła Unia Europejska i zdaniem mieszkańców, a także tych młodych, utalentowanych szczypiornistek, był to strzał w dziesiątkę. Prawie się udało, bo właśnie najważniejszy jest cel, jeżeli sięga się po pieniądze z Unii, a celność była najważniejsza w kolejnej konkurencji. Jak widać, liczba punktów zmienia się dynamicznie, to widać na ekranie. Emocje rosną, no to stanowisko numer 4. Jaworze, a potem Czernichów. Witam na stanowisku numer 4. Witamy. Witamy, witamy. Czy ja się mogę od razu gwiazdkami zaopiekować? Nie. Po każdej prawidłowej odpowiedzi będzie dla Państwa gwiazdka. Pytania dotyczą regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego i nie są trudne. Też mamy takie nadzieje. Jakim ocenom podlega projekt zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego? Odpowiedź A. Ocenie autorskiej. Odpowiedź B. Ocenie subiektywnej. Odpowiedź C. Ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej. C. Odpowiedź C. Gratuluję, bardzo dobrze. Brawo, brawo. Jaworze to jeden z liderów w walce o unijne wsparcie. Robi to mozolnie, ale wyjątkowo skutecznie. Za pieniądze pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego udało się wybudować ponad 6 km tras rowerowych i pieszych, a także piękny sportowy kompleks. Przed nami kolejna konkurencja, tym razem karty na stół i sprawdzian wiedzy z Regionalnego Programu Operacyjnego. W czym może pomóc? Pomógł zmienić ten urząd w Czernichowie. W jaki sposób? Przykładem jest e-urząd, dzięki czemu obsługa interesantów jest szybka i skuteczna. Kosztowało to ponad 500 000 zł, 600 tysięcy. Tyle dokładnie kosztowało zmiana tego urzędu w elektroniczny urząd. Wszystko można załatwić za sprawą internetu. Czy istnieje możliwość dofinansowania jego budowy w ramach RPO? Odpowiedź A tak, odpowiedź B nie, odpowiedź C tak, ale tylko z naturalną nawierzchnią. Odpowiedź A, oczywiście można sfinansować boisko dla dzieciaków w gminie ze środków regionalnego programu. Ostatni i decydujący etap za chwilę, wcześniej unijny projekt, którym gmina chce się szczególnie pochwalić. Jaworze postawiło na park miejski, a Czernichów na turystykę. Sercem gminy Jaworze jest przepiękny park zdrojowy imienia Józefa Piłsudskiego z amfiteatrem, którego zaplecze udało się dobudować z funduszy unijnych. Ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gmina m.in. zmodernizowała parkowe alejki, zamontowała solarne oświetlenie, pogłębiła staw i wybudowała piękną fontannę. By się przekonać o tym, że dla chcącego nic trudnego, wystarczy przyjechać do Jaworza. Czas w gminie Czernichów płynie jakby dużo, dużo wolniej. Płyniemy w tej chwili po jeziorze Międzybrodzkim. Stąd widać najlepiej walory turystyczne tego miejsca, czyli piękne jeziora, a dookoła masywy górskie. Tutaj nie można się nudzić. W kolejnych przystaniach czekają na nas rowerki wodne, żagle z deską, czy chociażby kajaki, a tam wysoko u góry, na górze Żar, paralotnie, szybowce, czy kolej torowa. W tym miejscu można się zakochać, a pomagają w tym pieniądze z Unii Europejskiej, które sprawiają, że te miejsce ma jeszcze więcej do zaoferowania. Wracamy na szlak gry. Ostatni decydujący etap. Stanowisko 5. Zawodnicy na start.
Ostatnie zadanie jest zadaniem komputerowym. Wcielamy się w postać urzędnika, poczciwego Kowalskiego, którego zadaniem jest zdobycie funduszy europejskich. Nie, to było w Ponad 700-letniej historii Jaworza są karty znakomite. Wiele z nich związanych jest z historią rodu Saint-Jean, jednego z najznakomitszych europejskich rodów arystokratycznych. W 2005 roku wnuczka ostatniego właściciela Jaworza przekazała na rzecz gminy pergaminy. Unikatowe starodruki, pochodzące nawet z XIV wieku. Dzięki pieniądzom z regionalnego programu operacyjnego i współczesnej technologii wystarczy jedno kliknięcie, bo po procesie digitalizacji wszystkie te unikaty dostępne są w internecie. To jeszcze nie game over. Cały czas trwa walka o te gwiazdki, czyli punkty. Górale już zaraz zmierzą się z grą zręcznościową, a więc... Do dzieła. I jak to wygląda? Już uruchomimy. Po prostu będziemy biegać tutaj człowieczkiem, łapać euro, unikać panów, eurosceptyków, którzy mogą nam odebrać życie. Chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej funduszy europejskich. Tak, zgadza się. Jak już widzieliśmy tu w Czernichowie, dzięki tym pieniądzom z Unii sporo się zmieniło. A więc jest o co walczyć. Oczywiście. Super ci idzie. 500. Powoli, Martina. Mamy dużo czasu. W lewo, w prawo, o, udało się. W lewo, w prawo, do góry, podskoczek. Centrum Kultury w centrum Międzybrodzia Bielskiego to jedno, ale nawet w takiej gminie jak Czernichów są także obiekty poprzemysłowe, które ciężko jest zagospodarować. Co z nimi zrobić? W Międzybrodziu Żywieckim za ponad 10 milionów złotych ma być zmodernizowana elektrownia szczytowo-pompowa. Ma być oddana ludziom do celów kulturalnych, turystycznych, a także biznesowych. Po półtorej godzinie żmudnej, intensywnej i pasjonującej walki jesteśmy na miejscu, na mecie. Przekonajmy się, ile punktów zdobyła drużyna Jaworza. Panie Wójcie, przekazujemy. Dziękuję bardzo. Teraz będzie... O! Proszę Państwa. Brawo! Rewelacja na 50 punktów. Po prostu jesteście dobrzy. Czernichów liczy wszystkie środki pozyskane z regionalnego programu operacyjnego. Liczy na swoją drużynę, a teraz liczy punkty, które zdobyli. Panie wójcie, czyńmy honory, policzmy, ile tych gwiazdek udało się zdobyć. Sporo. 1, 2, 3. Brawo! Czernichów liczy, że policzy się z rywalami. Liczy teraz na was i na wasze SMS-y. Wojtek, Tomek, Bogusz i Martyna, to najlepsza Czernichowa drużyna. Hej, hej, hej! W grze plenerowej wszystko jasne. Te rywalizacje wygrał Czernichów. Gratulacje, ale to nie koniec. SMS-y mogą jeszcze przeważyć szale zwycięstwa. Głosowanie rozpoczynamy tuż po programie. Ja może powiem tylko, że Jaworze to SMS o treści G1, a Czernichów SMS o treści G2. Na te głosy czekamy przez 10 dni, wyniki w programie za 2 tygodnie. Wtedy też kolejny pojedynek Brennej i Wilkowic. A dziś to wszystko. Zapraszamy.